Witamy serdecznie w następnym 73. już odcinku Pokaż co potrafisz. Mało co pokazuję artylerię, gdyż nie lubię grać artylerią i nie jestem dobrym artylerzystą, ale to jest właśnie ciekawa arta, gdyż nie wszyscy, którzy robili rosyjskie drzewka, grali tą artą, czyli Su-14, zwany autobusem, czy jeszcze jakie on tam miał jeszcze przezwiska? Mam tylko autobus. No, autobus. Czyli szósty tier rosyjski. Niektórzy po prostu z kawu od razu szli na bociana i z niego dopiero na następny czołg, omijając właśnie ten autobus. Ale ten autobus jest o tyle ciekawy, że też ma taką mocną lufę jak ten S-51. Czyli najlepsza lówka wśród artylerii szóstego tieru. Grom to jest gracz, który właśnie pokaże nam ten meczyk tą oto artylerią. No to na początku Grom, powiedz nam właśnie coś na temat tej artylerii, czyli co ona tam ma za szybkość i lówki i tak dalej. MKP. To znaczy tak, jest to arta szóstego poziomu rosyjska, która ma lufkę 6-metrowym spleszem z tych pocisków, których w tej chwili strzelam. Średnie obrażenia to są 1850. Na tych pociskach jest za golda, za złoto 8,5 metra splesza, czyli tam 2,5 metra więcej. Na razie udało mi się rozegrać 92 bitwy tą artylerią. 1827 obrażeń średnio robię. Tak mi pokazuje. Moduły, które mam zainstalowane na tym czołgu, to mam wentylację, dosyłacz i system naprowadzania. Na nie wszystkich artach można wentylację zamontować, ale że to jest właśnie autobus, a w autobusie powinna być wentylacja. Także tutaj jest. Z perków na załodze to mam na dowódcy żarówkę, na reszcie mam kamuflaż. Pierwszy perk kończył i będę za drugi. O! I tu pierwszy porządny hit, nie dość, że ponad 1000, to jeszcze go podpaliłeś. Tak, po tym kartoflu tego prototypa udało się właśnie trafić tego tygrysa. Grom to jest jednostka wojskowa, polska jednostka wojskowa, a twój nick też jest taki, więc chyba chciałeś właśnie to jakoś związać z tą jednostką, tak? Tak. To chodzi o jednostkę właśnie wojskową, grupa reagowania operacyjno-manewrowego. Poniekąd jestem tam jakimś... No i tu nie znowu... fanatykiem może, ale interesuje mnie ta historia tej jednostki. Poczynamy. Aha, drugi strzał piękny, ponad chyba 1300 WISA-8. 1328 powiem. Tak jest. Okej, czyli... Czyli artylerią w zasadzie nie lubisz grać tak samo jak ja, ale warto robić, bo chyba gdzieś w środek roku będą zmiany wśród artylerii, czyli będą dziesiąte tiery artylerii, co spowoduje, że być może będą jakieś rozszady, będą być może artylerie przenoszone o dwa tiery wyżej, możliwe, że dostaną jakieś miejsce w garażu, więc warto to wykorzystać i mieć te artylerie w garażu. Jakie jeszcze masz artylerie w ogóle oprócz tego? GW Tigera mam, ale przestałem robić niemiecką artylerię, bo rzadko na przykład też jest brana na CW, głównie właśnie ruskie i te 92. No, na pierwszy ogień teraz do robienia poszła ruska artyleria. O! I tu znowu dziewiąty Tedek rosyjski, który, znaczy on jest bardzo mięciutki, ale zdjąłeś go na hita, no. Czyli... Tak, no to niby nie mają pancerza, więc to nie jest jakiś tam wyczyn, ale no udało. Ale faktem masz już damage, którym poszczyciłby się nawet jakiś dziesiąty tier heavy tank, czyli ponad 4000, a za 3 hity tylko, nie? Czyli taki wynik na poziomie... Nie wiem, chyba tego angielskiego nowego TDK 10 tieru, nie? Znaczy, grają z ciężkimi czołgami, ja jestem zadowolony, jak zrobię 3000 obrażeń. Jak nie robię trójki, to nie jestem zadowolony. No. Artylerzystą nie jestem, bo tam wspomniałem, że nie są brane na CW i tak dalej, ale artylerzystą tak nie jestem. Ale dla zabawy jedną artkę zawsze można mieć.
jakąś wyższą. No, to nie będziemy tutaj się zastanawiać i mówić ludziom, jak mają grać artyleriami, gdyż Dokładnie, nie dokładnie. jesteśmy artylerzystami. Akurat tylko pokazujemy ten oto tutaj czołg. Jak na parcie udało się. No, ja teraz będzie chwila jeszcze luzu, przerwy, to w międzyczasie poinformuję, że już na tygodniach będę kupował nowy komputer. I tak się patrzyłem na te wszystkie testy, żeby była jakość dobra do ceny i tak dalej. I na razie wychodzi na to, że procesor to i5-3570, K lub nie K, myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Chyba, że te jakieś AMD tam są też ośmiordzeniowe, które są troszkę tańsze, a podobno wydajniejsze. Tylko, że nie wiem właśnie co z tymi rdzeniami, czy te wszystkie rdzenie działają, czy nie. Więc na razie myślę o i5-3570. A jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to TI GeForce GTX 660. No to ta karta graficzna... O, patrzcie! No właśnie, i to jest chyba strzał tego meczu, nie? Tak. Zapieprzała GW Panterka. To był najlepszy moment, bo z drugiego końca mapy z wyprzedzaniem udało się. A ile to było metrów? Chyba 700-800, nie? No wiesz co, no tak prawie przez całą mapę, tak? Bo ja trochę podjechałem na tą górkę, tutaj on to tam na tego kapa wjechał, także no. Ale z wyprzedzaniem bardzo fajny strzał, bardzo mi się podobał. No, i jeszcze jedna artyleria została, która będzie też twoim łupem i zdobędziesz tu specjalistę. Tak, i tutaj jeszcze pisałem do drużyny właśnie, czy mogę, bo... Ale widać, że od razu strzelali, nie pozwolili, ale... Tak, ale tutaj też Dargera właśnie pisał, że ostatnia dla mnie i tak dalej, także też fajnie się zachował kolej. No, i zdobyłeś meczyk niezły, prawie 5200 damage'u, specjalista. Powtarzam, to co mówiłem, te podzespoły, czyli GeForce Ti GTX 660, to jest karta, którą właśnie myślę zakupić. No chyba, że jakiś Radeon, ale nigdy nie miałem radków, więc nie jestem pewien. No dobra, no to tyle. Kończymy meczyk. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że będziecie chcieli też grać tą artylerią. Grom pokazał, co potrafi, a wy piszcie pod filmikiem, czy właśnie te podzespoły są dobre do mojego nowego komputera, czy może radzicie coś innego. Oczywiście mam już też nowy internet z uploadem ponad 5 MB na sekundę, więc teraz wyłączam film i za kilka minutek już będzie wsyśnięty w YouTube i o to chodzi, żeby nie tracić dużo czasu na jakieś lagi. No to dziękuję. Pamiętajcie, spanie expa wam nie da. Spanie expa wam nie da, tak jest. No to dzięki za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia. Dzięki, cześć.